Dzień dobry. Szanowni Państwo, moje nazwisko Tresur Sylwia. Będę Państwa wykładowcą z przedmiotu psychopatologia. Państwo chodzicie na ten przedmiot pierwszy raz. Pani Zielińska już piąty. Być może ostatni. Miło mi wszystkich Państwa powitać i Panią Zielińską. Jako, że Pani Zielińska piąty już raz chodzi na mój przedmiot, to zakładam, że powinna cokolwiek zapamiętać z poprzednich pięciu razów, w związku z czym to właśnie pani Zielińskiej zadam pytanie o zaburzenia osobowości, od których zaczniemy ten semestr. Zielińska, czym jest zaburzenie osobowości? To jest zaburzenie psychiczne i istotne cechy to takie, że jest głęboko zakorzenione, jest trwałe i to są nieprzystosowawcze wzorce relacji ze środowiskiem, myślenie o nim. To w sumie oznacza, że osoby zaburzone wprowadzają zamęt w swoje życie i w życie otoczenia. Czyli tak jak Zielińska przez ostatnie 5 lat na moich zajęciach, tak? No też nie potrafią budować związków osobistych. No tego akurat nie można powiedzieć, bo jesteśmy jak stare koleżanki. Ich zachowanie powoduje niechęć lub strach wśród najbliższych. I w sumie to bardzo trudno coś z tym zrobić, ponieważ takie osoby nigdy nie widzą problemu w sobie, a odpowiedzialnością za swoje nieudane życie obarczają w zasadzie innych. No i u osób głęboko zaburzonych występują trzy lub więcej cechy charakterystyczne. Charakterystyczne dlaczego? No dla danego zaburzenia osobowości. Dokładnie. Szanowni Państwo, tym zaburzenie osobowości różni się od wszelkich innych zaburzeń. Od emocjonalnych, różni się od chorób psychicznych, że jest trwałym konstruktem, trwałym patologicznym konstruktem z samej osi naszego, znaczy nie mojego, waszego ja. Jest to jakoby nieprawidłowy szkielet człowieczeństwa danej osoby. Na nieprawidłowym szkielecie dobrej konstrukcji postawić się zasadniczo nie da. Stąd właśnie tym odróżniają się zaburzenia osobowości, szanowni Państwo, od wszystkich innych, że to nie osoba dotknięta, a otoczenie cierpi. Stąd mój wniosek, że pani Zielińska ma zaburzoną osobowość, ponieważ to ja cierpiałam na tym, że notorycznie boznawała nieprzygotowana na moich zajęciach i robiła wszystko, aby wciąż być na pierwszym roku, na którym wykładam psychopatologię. Szanowni Państwo. Zielińska, dlaczego pokazałaś mi serduszko zrobione z rąk? Z miłości, pani profesor. Masz osobowość zależną, Zielińska. Dlatego nie chcesz ode mnie się odczepić. Zielińska, nie śmiej się. Dobrze, Zielińska.
Jakie znasz oburzenia? Widzisz, chciałam być oburzenia osobowości. To jest freudowskie przejęzyczenie Zielińska. Myślę o tobie oraz o twojej matce, o twoim ojcu, twoim sąsiedzie, narzeczonym, pani z kiosku pod twoim domem i jestem oburzona, Zielińska. Ale nieważne. Zaburzenia osobowości. Jakie są Zielińska? I nie pytam teraz o Zielińska, jej mama i jej tata. Tylko o te z klasyfikacji medycznej Zielińska. To są zaburzenia osobowości typu B. Czyli to są dramatyczne, niekonsekwentne. One są najbardziej dotkliwe społecznie. Dlaczego? Co to w ogóle znaczy, że są? Dlatego, że te osoby są niezdolne do budowania jakiegokolwiek trwałego związku, prowadzą chaos, destrukcję, potrzebują innych, więc szukają kontaktu i wkładają sporo wysiłków, to by upolować ofiarę i zrujnować jej życie. Na czym polega dramatyczna niekonsekwencja tych zaburzeń Zielińska? To masz jakiś przykład? Ze swojego życia? Z klasyfikacji mam na przykład borderline. To się charakteryzuje dużą zmianą się nastrojów, napadami intensywnego gniewu, niestabilnym obrazem siebie, niestabilnymi związkami, silnym zaangażowaniem emocjonalnym, zaborczością, zazdrością, obsesjami, lękiem przed odrzuceniem, działaniami autoagresywnymi, no i chronicznym uczuciem pustki. Na przykład osobowość narcystyczna. Poczekaj, Zielińska, skupimy się jeszcze na borderach. Powolutku. Do końca roku się nie spieszy, chyba że spieszy ci się na drugi semestr. To by oznaczało koniec dzieciństwa, Zielińska. Jesteś na to gotowa? Dobrze, jeszcze raz. Pytałam o jakiś przykład z twojego życia, Zielińska. Potrafisz opowiedzieć o kimś, kto pasowałby do osobowości borderline? Chyba nie miałam wątpliwej przyjemności. Nie miałaś wątpliwej przyjemności, a ja miałam. A ja miałam, Zielińska. To jest taka osoba, na przykład, która, moja droga Zielińska i wy, szanowni państwo, spotykacie i już po pół godzinie do godziny wie, że jesteś jej bratnią duszą. Tak, Zielińska. W moim życiu też byli ludzie. Wiem, że ciężko w to uwierzyć. Mi też. Po pierwszym dniu znajomości taka osoba uważa, że jest z tobą w związku. Oraz pisze do swojej mamy SMS-a. Że poznała swoją przyszłą żonę. Teraz borderline. Ponieważ ty jeszcze nie zdążysz zapamiętać, jak ten ktoś ma na imię. A on już ułożył sobie z tobą życie. Po czym? Wiesz co, Zielińska, co ty myślisz o tym, że nasza sala jest przez ścianę z toaletą? Zaburza to trochę koncentrację. I osobowości. Dokładnie. Więc taka osoba, Zielińska, która cierpi, nie cierpi, zdania są podzielone na borderline, na pewno cierpią na tym ci, którzy ją spotkają, przepraszam. Szanowni państwo, jeśli ktoś z was cierpi na borderline lub nie cierpi, taka osoba
Po dwóch dniach znajomości zaczyna dzwonić do ciebie w środku nocy z pytaniami o to, jakie masz wartości. Ponieważ on się obawia, że możecie mieć inne. A ona planuje już z sobą całe życie. Mówisz więc takiej osobie, posłuchaj, myślę, że jesteś chory psychicznie i wolałabym, żebyś ze mną nie kontaktował, Zielińska. A ta osoba wtedy dostaje histerii i natychmiast próbuje cię przekonać, że jednak jest zdrowa psychicznie i nawet przez pewien czas mówi normalnie. Przystojny, wysoki brunet z tatuażem. W dodatku świetny ojciec. No i dywanik handmade za 300. Też niezły. Handmade Dagi kupisz u nas, ale jej męża nie. Taka osoba na początek może zarzucić cię prezentami oprócz swojej ogromnej miłości po to, żeby cię uzależnić. A następnie nawyzywa cię od materialistów. Taka osoba może mieć projekcję posunięte do urojeń. Potrafi więc, patrząc ci w twoje spokojne, tudzież smutne, tudzież przerażone oczy, powiedzieć, że widzi w nich agresję i nienawiść. Taka osoba potrafi bez powodu rozpłakać się, krzycząc, że jej nienawidzisz. To tak niegroźnie może brzmi, kiedy się o tym czyta. Natomiast kiedy spotykasz osobę z borderline, zapewniam cię, że jeśli jesteś zdrowy psychicznie, Zielińska, zastanawiasz się, czy jesteś zdrowy psychicznie. Czy nie jesteś, bo ktoś tu musi nie być. Niestety. Osoby z tym zaburzeniem osobowości potrafią być urocze. Bardzo urocze. A to dlatego, że jedna z części ich osobowości faktycznie pragnie absolutnego, romantycznego zespolenia. Druga natomiast pragnie zniszczenia tego. A raczej też uchronienia się przed zniszczeniem tego przez partnera. Często więc osoby z borderline na wszelki wypadek mszczą się na partnerze, zanim ten pomyśli, że mógłby nie chcieć być z taką osobą. Często są to osoby bardzo rozbuchane seksualnie, w związku z czym tym bardziej atrakcyjne. Prawda? Atrakcyjne. Urządzają afery nie wiadomo z jakiego powodu. Widać, że targa nimi przerażenie i załamanie. Całkowite rozchwianie. Potrafią płakać, potrafią krzyczeć, rzucać przedmiotami, prosić, przepraszać, następnie wyzywać. Wyzywać i prosić. W jednym zdaniu potrafią powiedzieć, że cię kochają i nienawidzą, że bardzo cię kochają, to pierdolona szmato. Są to takie typowe zachowania z pogranicza. Stąd zresztą ta nazwa. Dobrze, Zielińska. Mówisz, że nie miałaś wątpliwej przyjemności spotkać bordera. I dobrze. Dobrze. Co dalej, Zielińska? To dalej osobowość narcystyczna. A teraz tak, cechy. To jest nastawienie wielkościowe, potrzeba bycia podziwianym, brak empatii, niezdolność do przyjęcia perspektywy innych osób, poczucie, dużo wysokie poczucie własnego znaczenia, wyolbrzymienie osiągnięć, talentów, oczekiwanie bycia uznanym za lepszego bez współmiernych osiągnięć, zanik granicy pomiędzy rzeczywistością a fantazjami o sukcesach, władzy, idealnej miłości, robienie tylko tego, co prowadzi do własnej korzyści lub przyjemności, udawanie zaangażowania, tendencje do romansów,
patologiczne kłamanie. Tutaj chodzi o zbudowanie legendy dotyczącej własnej genialności, wyjątkowości, arogancja, wyniosłość, wysokie wymagania dotyczące osób w otoczeniu. I tutaj też to, że na uwagę narcyzy zasługują tylko osoby wyjątkowe. Bardzo złe mówienie o byłych, głównie tych, które porzuciły. No i tutaj to jest zapotrzebowanie na aprobatę, też jest lęk przed porzuceniem i kompleks. No to w sumie chyba tyle takich z objawów. Czy spotkałaś się niska kogoś takiego? Jeśli znasz już przemocnie, to dobrze wiesz, że tak nie mainstreamowa organizacja utrzymuje się w zasadzie tylko z darowizn, ewentualnie jakichś innych drobnych internetowych zarobków. W związku z czym zasięgi są dla funkcjonowania przemocnie najistotniejsze. Dlatego chcę cię prosić o pomoc. Skoro i tak oglądasz te filmy, czasem po kilka razy, to może zechciałbyś raz obejrzeć film robiąc napisy. Po polsku. Tłumacze się znajdą. Narzędzie do robienia napisów w YouTubie jest bardzo proste, bardzo intuicyjne i w zasadzie nawet nie ma co tłumaczyć. Jeśli je otworzysz, to po prostu zobaczysz, że jest to banalnie proste. Poszerzasz w ten sposób odbiór o osoby niesłyszące, mówiące po polsku, oraz w następnym kroku osoby nie mówiące po polsku, a interesujące się tematami, które są tu poruszane. No, także... Bądź miły i grzeczny i zrób napisy. O, dziękuję. Bo jak nie, to cię zamknę w tej osławionej piwnicy, którą podobno mam i której podobno torturuję ludzi i będę cię torturować do śmierci. Perwersyjno. Histeryczka. Po prostu. Często są to artystki. Sztuka. Niewiele potrafię powiedzieć więcej. Znana mi histrioniczka. Miała takie hobby, szanowni państwo, że siedziała w holu i łapała, kogo popadło i co popadło. Gdy człowiek koło niej przechodził, uzbrojony oczywiście, osikowy kołek i ołowiane kulki na wszelki wypadek. Zawsze zaczynała od sztuka. Robiła to tak teatralnie, że człowiek wpadał, szanowni państwo, w swoją własną, a właściwie jej łapkę. No bo też jak nie okazać żadnej reakcji, gdy ktoś ryczy przy tobie. Sztuka! Lub dowolne inne słowo, po prostu ryczy. Jesteś ty i ten człowiek w pomieszczeniu. I on krzyczy. Ty nie chcesz go zauważyć, ponieważ wiesz, że dopadnie cię i znowu będzie gadał tylko o sobie. Niemniej jednak... Przechodzisz, starając się wtopić w ścianę, zlać się z nią i absolutnie nie patrzeć w tamtą stronę, ale słyszysz to. Raz nie reagujesz, drugi raz słyszysz, już prawie dochodzisz do wyjścia, ale nie, trzeci raz. Jeszcze coś jej wypadnie z ręki. Sztuka, tak? Mówiła pani coś. I już cię ma. Na kilka godzin. Powiada wciąż to samo. Takie osoby często i są już absolutnie pozbawione atrakcyjności seksualnej. A przy ich trybie życia niestety wcale nie jest o to ciężko. Zaczynają opowiadać o jakichś innych, wzniosłych aspektach swojego ja. Nie o swoich podbojach, na przykład właśnie nie uwodzić seksualnie, a uwodzić martyrologią. Znajomami się stroniczka. Przedstawiała się jako osoba walcząca z psychopatią.
stwierdziła, że ten świat został doprowadzony na skraj przez psychopatów. Rozpoznawała ich wszędzie, diagnozowała i wszystkich ostrzegała w bardzo właśnie teatralny sposób. Zawsze tak. Rozwalona w tym holu. Opowiadała o strasznych historiach, o których powiedzieć nie może, bo są takie straszne, więc tylko zaczynała, aby wzbudzić uwagę, aby przykuć uwagę, aby utrzymać zainteresowanie. O tych właśnie psychopatach opowiadała w ten sposób. Czekała na współczucie, zawsze czekała na pytania i co, i co, i co oni pani zrobili. A ona sobie mówiła, ale co ja będę mówić? Po pewnym czasie wszyscy przechodzący przez hol przyzwyczaili się do tego, że trzeba ignorować. Wówczas pani histrioniczka zaczęła robić notatki. All the psychopaths to the prize. I rozkładać to na naszej uczelni. Szanowni Państwo. Po czym nasłuchiwała i wyglądała, czy ktoś to zobaczył. Jeśli tak, no to już miała z powrotem na sobie uwagę. Ponieważ po prostu robiła to jeszcze bardziej teatralnie, jeszcze bardziej teatralnie przyciągała, ponieważ wtedy to już naprawdę sprawiała wrażenie opętanej psychopatki, która porozkładała karteczki po całym wydziale. Naprawdę wszystkich przerażała. Znów była w centrum uwagi. Dalej, Zielińska. To dalej osobowość antyspołeczna. To jest łamanie norm, zasad społecznych, popełnienie przestępstw, niezdolność odróżnienia dobra od zła. To jest możliwość panowania nad emocjami, ale jednocześnie niska tolerancja na frustrację, obniżony próg wyzwalania agresji, wzór zachowań impulsywnych, okrutnych, brak odpowiedzialności rodzicielskiej, empatii, niezdolność do przeżywania poczucia winy, wyciągania wniosków z konsekwencji swoich zachowań. Strasznie klepiesz, Zielińska. Szanowni Państwo, kończy nam się czas. Więc to na samym zajęciu Niska nauczy się czytać z oddechem. Dobrze, może jeszcze chwilę. Niska przeczytaj to troszeczkę wolniej. No więc cechy charakterystyczne to jest notoryczne łamanie norm, zasad społecznych i popełnianie przestępstw. Tutaj jest zdolność do odróżnienia dobra od zła. Niezdolność. Możliwość panowania emocjami, ale jednocześnie niska tolerancja na frustrację. Obniżony próg wyzwalania agresji. Wybór zachowań impulsywnych, okrutnych. Brak odpowiedzialności rodzicielskiej, empatii. Niezdolność do przeżywania poczucia winy i wyciągania wniosków. Nierówne postępy w nauce szkolnej z tendencją do bardzo słabych wyników. Nieumiejętność budowania relacji, skłonność do obwiniania innych. Nadużywanie wszelkich substancji psychoaktywnych. No i swoim zachowaniem uniemożliwia budowanie trwałego partnerskiego związku. Ma kłopoty z utrzymaniem jakiejkolwiek pracy. Jednocześnie dąży do nawiązywania znajomości i chce być w związku. Ale poczucie samotności wyzwala niechęć do wszystkich. No i to się później przejawia w znęcaniu się nad zwierzętami czy osobami starszymi. No generalnie osobami, które są zależne od tej osoby. Gdybyś miała jednym słowem podsumować taką osobę, to jakie było to słowo? To jest osoba, która stanie się przestępcą prędzej czy później. Myślałam szczerze mówiąc o słowie. Dresiarz. No ale tak. Stanie się prędzej czy później przestępcą. Bo się to społeczne, jest to po prostu prawdziwy już klasyczny psychopata. Stanie się przestępcą lub nie stanie się przestępcą, ponieważ jeśli stworzy sobie
odpowiednią rodzinę, to nie będzie musiał popełniać przestępstw na zewnątrz, bo będzie mógł się wyżywać i używać swojej rodziny do swoich oszustw, malwersacji i przestępstw. Tak. Że nigdy własnymi rękami nie będzie musiał niczego zrobić. Niestety. Takie osoby często naciągają na pieniądze swoich małżonków, ich rodziców, swoje własne dzieci oraz wszystkich innych spotkanych na swojej drodze. Niekoniecznie wchodzą w konflikt z prawem, gdyż jeśli wystarcza im inteligencji lub pomysłowości, to potrafią użyć prawa i na swoją korzyść, niestety. A jeśli nie prawa, to znajomości. Często przez to, że potrafią nad sobą panować w ściśle określonych warunkach. Ponieważ jeśli napotkają na opór, dostają szału i wtedy widać ich prawdziwą twarz. Natomiast zanim napotkają na opór, który wyzwoli ich szał, są niezwykle opanowani. W związku z czym sprawiają wrażenie ludzi spokojnych, mądrych i kompetentnych. Są też doskonałymi odtwórcami. Są bardzo skupieni na drugim człowieku, którego, tak jak i narcyz, traktują zupełnie instrumentalnie. Są bardzo skupieni na drugim człowieku, tak jak prawie każda zaburzona osobowość, bo i osoba z borderline jest bardzo skupiona na drugim człowieku, jak lustro. Oni się skupiają na drugim człowieku po to, żeby wiedzieć bez żadnych wątpliwości, co on chce słyszeć. Jaki jest klucz do niego. Do zmanipulowania go, do posiadania go i do wykołowania go. Są zawsze urocze. Są zawsze niemalże jak z baśni lub romantycznej komedii stworzeni dla nas. Pamiętaj więc, Zielińska oraz wy, szanowni państwo, że jeśli spotkacie człowieka tak uroczego, że nie można mu się oprzeć, człowieka tak do was podobnego, że zdaje się być waszą bratnią duszą, osobę, która dokańcza zdania, które wy zaczęliście i pragnie od życia tego samego, co wy, to jest to osoba z zaburzoną osobowością. I będziecie mieli kłopoty, jeśli nie uciekniecie. I tym oto akcentem, z akcentem na dobrą radę od pani profesor, kończę dzisiejsze zajęcia, szanowni państwo. I życzę wam niespotkania zbyt wielu bratnich dusz w swoim życiu. Dziękuję. Potrzebujesz pomocy? Przeczytaj opis pod filmem. Chcesz pomóc? Przeczytaj opis pod filmem.